Czy jest sens wiary w przyszłość? To jest dopiero pytanie. Przyszłość? To jest ta przyszłość? My tej przyszłości nie widzimy dla siebie. Co to jest przyszłość? Chyba wszystkie zjawiska w kulturze czy w przyrodzie, z przymrużeniem oka mówiąc, dzieją się cyklicznie i trochę o tym jest ten film. I gdzieś potrzeba tego, zrobienia tego filmu narodziła się w związku z dostrzeżeniem pewnych prawideł, które miały miejsce w roku 85 i co zresztą bardzo mocno w filmie Powracająca fala podkreślili po 30 latach aktorzy występujący wtedy u Piotra Łazarkiewicza, dzisiaj występujący w tej klamerce nieśmiałej wobec tego wielkiego filmu, wobec fali oczywiście. Czasy były podłe, natomiast wiesz, to co się zdarzyło w muzyce było cudowne. Rzeczywiście ta muzyka wtedy wyrażała coś bardzo ważnego dla całego pokolenia. Gdyby zaśpiewał 5% mocniej, to by umarł. W filmie Łazarkiewicza z roku 85 jest Robert Brylewski. Zdaje się, że Powracająca fala to jest ostatni film z jego udziałem niestety. Są też muzycy Republiki, jest Robert Gawliński, jest Tomek Lipiński. Muzycy, którzy wtedy stanowili sól jakby tej ziemi artystyczną, chwilę potem, parę lat później zawładnęli latami 90. wyobraźnią polskich słuchaczy. Do dzisiaj ich losy potoczyły się bardzo różnie. Niektórzy zostali gwiazdami olbrzymiego formatu, niektórzy pozostali w swojej niszy, niektórzy poszli w politykę. A to wszystko gdzieś tak naprawdę ma za zadanie obrazować pewien portret pokoleniowy tych ludzi, którzy w roku 85 stanowili naprawdę wierzch inteligencji tego kraju.